już dzisiaj 13 zawody. Ja chciałbym właśnie na tych 13 zawodach wszystkich Państwa serdecznie powitać. Mieliśmy wielkie obawy, czy te zawody należało w tym okresie organizować, bo czy zawodnicy, czy kibice, czy publiczność zechcą wziąć udział. Jak widać, że frekwencja dopisała. Mam nadzieję, że te wyniki, że po tych zawodach, po uzyskanych dobrych wynikach, po zdobyciu pięknych dyplomów i pucharów, wyróżnień, wszyscy wrócimy do domu zdrowi. Mimo trudnej sztuacji, no chyba ta sztandarowa impreza, nawet gdyby druga wojna, trzecia wojna się rozpoczęła, to i tak byście w Zalesiu zorganizowali. Tak, to są już 13 zawody w wyciskaniu sztangi leżąc i pomimo tej trudnej sytuacji, bo pandemia wszystkich nas przygnębia, czekamy kiedy to się zakończy, te zawody przełożone z okresu wiosennego odbywają się teraz. Właśnie jest to takie fascynujące w tym, że zawodnicy pomimo i dużych odległości i ryzyka przybyli dość licznie. No, przestrzegane są zasady, żeby na sali nie było za dużo osób, środki dezynfekujące, cały czas przypominanie o maskach, dodatkowe namioty, żeby osoby rozrzedzić. I także mam nadzieję, że te zawody nie przyniosą negatywnych skutków, a zawodnicy zdobędą medale, pobiją swoje kolejne rekordy i wrócą do swoich domów z satysfakcją, ale i z dobrymi wspomnieniami z gminy Zalesie. Mistrzostwa Polski. Panie Franko, drugi dzień dzisiaj oficjalne otwarcie. Wczoraj pierwsi zawodnicy i zawodniczki już po swoich występach. Jak możemy w tym momencie już podsumować, ale i powiedzieć, co się dzieje? Jakieś nowości, wydarzenia? Witam bardzo serdecznie, dzień dobry Państwu. Mimo, że jest COVID, o dziadach oczywiście były prześmiewcze, COVID-19, udało nam się zrobić, nie jesteśmy w strefie zagrożonej. Dzięki naszym władzom pozwolono nam zrobić zawody, oczywiście ograniczonej oczywiście ilości zawodników. Kibice siedzą w maskach, jak to było widać, prawda? Wczoraj był trójbój, po raz pierwszy oficjalny trójbój GPC w Polsce. No najlepszy wynik Łukasz Lipka, niesamowity oczywiście, 800 kg. Ja też wystartowałem, mimo że zmęczony, 210, mało, ale wygrałem swoją kategorię wiekową oraz Open BM drugi. Zawodników mamy jak na taką atmosferę zdrowotną, mamy bardzo dużo. Zachowujemy odległość, zachowujemy wszystkie środki czystości. W nocy sala była ozonowana specjalnie dla zawodników, dla kibiców. Zawodników jest dużo, rekordów Polski padło kilkadziesiąt wczoraj oraz dzisiaj znowu padają. Dzisiaj skończymy ławkę, potem zaczynamy martwy ciąg. Dziękuję sponsorom, dziękuję strażakom, dziękuję wszystkim. Znane nazwiska zawodników, sędziów?
Mirek Berkowski, sędzia główny dwóch dziś zmagań, Andrzej Skowronek, Ruda Śląska, moja skromna osoba, Józef Bejgrowicz, Tomasz Bejgrowicz, sędzia klasy międzynarodowej, Mirek Berkowski, klasa międzynarodowa oraz Andrzej Skowronek. Mamy naprawdę zespół sędziowski bardzo dobry oraz czterech sędziów straciło cnotę, czyli zostało powołanych na sędziów. Zdali egzamin bardzo dobrze. Mamy również sukcesy zawodników z Zalesia. No mamy. Mój to nie jest rekord, ale moje pierwsze miejsce, drugie w Open. To jest bardzo dobre miejsce. Młodzież na razie odpuściła sobie przy tej chorobie, także, bo nasza reprezentacja była skromna. Jak pan myśli, panie Franku, dlaczego te znane nazwiska i tyle dziesiątek zawodników do Zalesia przyjeżdża, żeby tutaj wystąpić? No bo po prostu u nas jest bardzo fajnie. Zalesie znane w całej Polsce oraz w świecie. Próbowaliśmy tą dyscyplinę na naszej wschodniej ścianie tak dużo, że mamy około 350 zawodników. I to jest bardzo dobre. Mimo Korwina. COVID-19 oczywiście.